Powiedz mi, jak to się stało, że tyle osób przez tyle lat jest razem i robią taką fajną muzykę? No, spotkaliśmy się w końcu w dobrym gronie. Kult istnieje 37 lat. Ten skład, o którym traktuje ten film, to jest, ja nawet nie wiem, bodajże 12 czy 11. Przez Kult przewinęło się kilkadziesiąt osób. To prawda. Jedni nie odpowiadali charakterologicznie, więc prędzej czy później musieli ten zespół opuścić, bo dla mnie jakby największą, najważniejszą rzeczą w istnieniu takiego muzycznego kolektywu jest to, żebyśmy się lubili. No nie mogę mieć pracy, w której współpracowników nie lubię. No tak. To się wyklucza. Można być naprawdę, i takich muzyków było paru, genialnym instrumentalistą, a nie pasować do Kultu. W końcu wydaje mi się, że ten skład stał się optymalny. Tak długo w jednym składzie Kult nie grał nigdy. Więc myślę, że w końcu dobraliśmy się w tym korcu maku. Z jakim pomysłem startowaliście muzycznym, a jak to się rozwinęło? Na samym początku? Tak, na samym początku. Jaki był pomysł w ogóle na muzykę? Co chcecie tworzyć? No bo później dużo gatunków było. Ale... No wiesz, chcieliśmy, to już była taka era, że ja już się nie fascynowałem, nie byłem punkowcem, bo ja bardzo wcześnie byłem punkowcem, zostałem nim w wieku lat 15 właściwie, ale szybko zainteresowały mnie inne gatunki muzyki, ale takie, których bez punk rocka by nie było, jakby, bo punk rock stanowił, to zresztą Simon Reynolds ciekawie napisał, punk rock, bo wielu mówi, że punk rock to była taka rewolucja w łonie rock'n'rolla, która odwróciła wszystko do góry nogami. A Simon Reynolds pisze, że punk rock był takim łabędzim śpiewem w ogóle takiego klasycznego rocka i on zakończył jakby takie. I potem jakby cała ta postpunkowa rzeczywistość rozwinęła się na wiele, wiele różnych nurtów. Myśmy ten zespół założyli Statkiem Baganem i z Piotrkiem Wieteską. Jeszcze był Darek Gierszewski, który też, ale on został dobrany odrobinkę później. I mieliśmy taki pomysł, żeby my z Piotrkiem oczywiście, żeby grać jak Nowa Fala, czyli zespoły takie, których słuchaliśmy, czyli Public Image, Joy Division oczywiście, Bauhaus, Killing Joke. Piotrek lubił Talking Heads, ja mniej trochę, ale też. No i ten Tadek Bagan, który był takim w ogóle zagorzałym fanem Rolling Stonesów. Miał wszystkie płyty ich. I tak sobie zrobiliśmy, że tak się zejdziemy. My tutaj jakby ci nowofalowcy. A Tadek to tak ubarwi w ogóle tym stonesowskim podejściem jakby do tego. Ale już nie chcieliśmy grać punk rocka. Powiedz mi, o czym, bo nie widzieliśmy, o czym będzie ten film? Film będzie, ja powiem najpierw, czym nie będzie. Nie będzie to historia, która opowiada o dziejach Kultu w ogóle od początku i jak to się tam kształtowało. Nie, to jest obraz nas tu i teraz właściwie. Był kręcony przez 6 lat, oczywiście nie był kręcony non-stop przez 6 lat codziennie, tylko ale na przestrzeni 6 lat i pokazuje nas w sytuacji koncertowej, nas w sytuacji przed i pokoncertowej, a też w dosyć wielu takich sytuacjach prywatnych, żeby pokazać, właśnie za to czyli ten film, że on jest taki ciepły w ogóle i nie robi, nie szuka jakichś tanich czy drogich sensacji kosztem właśnie zaglądania, nie wiem, do kieliszka, rozporka czy do nosa komuś, nie? Ja się z reżyserem filmu Olgą Bieniek znam bardzo dawno. Jej brata, który był operatorem, znam może nie tak długo jak Olga, ale też już dobrych parę lat. Także
Oni działali bardzo nieinwazyjnie i nie miałem żadnych obiekcji przed tym, żeby wpuszczać się w ich sytuacje prywatne. Powiedziałem, że Olga jest kochana i krzywdy nam nie zrobi. Powiedz mi taką rzecz. Co takiego w głowie Kazika Staszewskiego zapisało się przez cały okres kultu, co było takim jakimś przełomem, czymś bardzo zaznaczonym, najważniejszym dla Ciebie? Myślę, że taka sytuacja przełomowa to było to, że w ogóle żeśmy powstali i zaczęli grać, ale to był 89 rok. To było takie, że ja się zdecydowałem jednak, bo do 89 roku kult powstał, załóżmy, no trochę wcześniej, ale przyjmuje się tą datę 7 lipca 82, bo wtedy pierwszy koncert zagraliśmy, nie? Ale cały czas było to, ja z tym nie wiązałem kompletnie żadnej przyszłości. Ja byłem na studiach socjologicznych. Za komuny socjolog to był taki zawód w ogóle, że albo się mogło, jak było się dobrym, zostać w instytucie i kontynuować karierę naukową. Ja dobry od początku nie byłem, także... No albo w jakimś w FSO czy gdzieś zostać socjologiem zakładowym jakimś takim. Gdybym wiedział, że będzie, że nastąpi przełom roku 89 i się narobi tych wszystkich... różnych politycznych rzeczy i przemian? Tych instytutów do badania opinii publicznej. No to tam, ja te wszystkie nazwiska z tych instytutów znam. To są moi koledzy ze studiów, którzy byli albo wyżej, albo równo, albo niżej, albo koleżanki. Ewentualnie, że w ogóle no... Na przykład ostatnio się dowiedziałem, że jak się ta Kidawa Błońska, że ona była na 5. roku, jak ja byłem na 1., nie? Ale widocznie się strajkowała, bo się nie zintegrowała jakoś, bo myśmy się bardzo zintegrowali, ta grupa, która strajk okupacyjny w 81. roku. Potem myślałem, że... Nie myślałem nigdy o emigracji, ale potem już jak tak było luźniej z firmami prywatnymi, że pojadę do Anglii, tam trochę zarobię pieniędzy, a przy okazji nauczę się jakiegoś fachu. I się fakt nauczyłem, tam umiem położyć tapetę czy kafelki i tak dalej. Natomiast w 89 roku była taka sytuacja, że byliśmy w Brazylii. To był nasz pierwszy wyjazd zagraniczny i tam musiałem podjąć decyzję, bo byłem w takiej sytuacji na studiach, że... Musiałem zdawać egzamin u profesora Szackiego z historii myśli społecznej i to był ostatni mój termin. Miałem już wykorzystane wszystkie urlopy zdrowotne, dziekańskie. Raz byłem skreślony z listy studentów i tak dalej. I musiałem na ten egzamin wrócić. A mieliśmy zakontraktowany koncert w São Paulo jeszcze. I to, czy jechać do tego São Paulo, czy wracać? Oczywiście, realnie sytuacja była taka. Szacki był bardzo prawym człowiekiem i on by mi to tam... by się szło dogadać, ale ja już miałem dość takiej sytuacji pośrodku bycia, więc miałem, więc powiedziałem, nie, jadę do São Paulo, rzucam studia i zaczynamy grać, nie? I to była taka przełomowa, najbardziej przełomowa sytuacja, bo to już nie było hobby, tylko postanowiłem zaryzykować i grać, a nie robić coś innego. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.